Paweł Kowal za chwilę u nas, kiedyś wiceszef polskiej dyplomacji, Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do polskiego parlamentu, jednocześnie naukowiec, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie Pawle, witam. No a jednocześnie także wymieniam pana funkcje i zasługi. Słyszę. Już skończyłem. Jednocześnie także. Ale ładnie to panu szło. Podróżnik, bo widziałem, że ostatnio prawie się zderzył z górą lodową. No gratuluję, rozumiem, że to był ostatni urlop przed Sejmem. No tak wygląda, chociaż jeszcze mam taką obietnicę dla dzieci, więc jeszcze ukradnę z 2-3 dni. Jednak... Tak, jeszcze coś jednak muszę... To wszystko mnie zaskoczyło trochę, nie? Na tej co, granie. Że został pan kandydatem? No halo, tak, Paweł, tak. Słuchaj, jesteś kandydatem. Cholera, muszę wracać. Słyszę, nie, na połączenie. Trochę tak było, zdziwiłby się. Naprawdę? No nie, no, ale Grzegorz, dzwoni Grzegorz i mówi, słuchaj... Działo. Od pewnego momentu to wiadomo było, że coś się działo. No ale dobra, już nie hamletyzujmy o tym. No to, nie. Bo to teraz tego powiadam. Ale to ładne, pojadę w stronę powszechnego. Tam chyba jeszcze Hamlet wisi na afiszu. Pohamletyzujmy. Bo to potem się to ze mnie śmiali, że za dużo tego było. Ale naprawdę? Czyli przymusili Kowala, żeby był kandydat? Nie, nie przymusili. No, ale... Po prostu Grzegorz Schetyna znalazł dobrą instrukcję obsługi. Paweł Kowala. Czyli patriotyczny. Ten. A, musisz. Znaczy Polska potrzebuje i tak dalej, ale dobrze powiedziane. Nie? No. Ale naprawdę on masz tyle czasu, że dzwoni znaczy z szacunkiem do pana, że dzwoni indywidualnie do każdego kandydata. A i nie mówi... wiem, jak robi z każdym kandydatem. Ale do Kowala zadzwonił. No dobra, ale zostawmy tu już. A ty mówisz, wiesz, Grzegorz, ile kiloamin jest taki drogi tutaj na Grenlandii. To najlepiej było, tam był strasznie słaby zasięg. No wiem, wszystko. Wiem. Ale przecież uwielbiam te północ, to jest... Naprawdę niesłychana, że ale nie, kiedy Polska wzywa, panie Pawle, no. Długo marzyłem, żeby tam pojechać, ale żona prawie nie zauważyła zamieszania związanego. Nic. Mówisz, zadowolona. Wszystko. Zadowolona, wprawdzie to, że będzie pan posłem, to... Upływali. No ale... Nie jest super dla nie pierwszy raz. Natomiast, bo jak wczoraj tu się Czarzasty trochę tak wyzłośliwiał i mówi tak, jak jest tak... Naprawdę? Mówi, tak, ale nie o panu, ale mówił o pana koleżance z list tej samej koalicji, Katarzyna Piekarska. On mówi tak, jak Schetynie potrzebna jest prawica, to bierze sobie tam Kowala, a jak jest mu potrzebna lewica, nagle odgrzewa jakiegoś Napieralskiego albo Katarzynę Piekarską. Czyli on nie kwestionował, że jestem prawicą, tylko no, kwestionował lewicę. Nie, że w ogóle nie, że tak? Jest pan wykorzystany przez Grzegorza, żeby zbudować szerokie listy, no bo PSL mu nie wyszedł. No. Nie, no to jest takie, to trochę jest takie, wie pan co, za dużo jest tego gadania po stronie opozycji o samych sobie. Znaczy, to, czy ile tu można o tym dyskutować? W ogóle nie trzeba. Znaczy, myślę, że macie inne problemy do przedyskutowania. Jest dużo więcej poważnych problemów. To, co ksiądz przed chwilą mówił, prawda? Popatrzeć na to przez pryzmat. Ja o tym akurat od dawna mówiłem i cieszę się, że to dzisiaj jest i pewnie to pociągnę. Znaczy, skorzystam z tego, że będę mógł więcej mówić, bo kampania daje możliwość, żeby mówić, czyli o zdrowiu. Nie? Mi się wydaje, że trzeba wybrać kilka takich miejsc, gdzie naprawdę można zrobić, gdzie można poprawić sytuację, czyli przede wszystkim onkologia i mówić o tym i wytworzyć taką masę krytyczną w wyborach, w tej kampanii wyborczej, żeby ktokolwiek wygra. Ja liczę, że uda się faktycznie zrobić szeroką koalicję opozycji, uda się dokonać zmiany i matematyka mówi, że to jest możliwe. To jest kwestia racjonalnego podejścia. To tak, jest na razie matematyka mówi, że jest. Tak? To jest możliwe i że jednym z takich centralnych tematów będzie zdrowie. Tylko nie może być zdrowie wszystko, bo po pierwsze ludzie nie wierzą w to, że to można jeszcze zmienić. Mam wrażenie, że ze zdrowiem to trochę się w Polsce zrobiło tak, że ludzie mówią, no tak, faktycznie jest ciężko, faktycznie się pogorszyło, bo to już dzisiaj tego nikt nie kwestionuje. I dostępność leków, i długość kolejek, i dostęp do procedur i tak dalej, czyli dostęp do tych terapii, które jeżeli ktoś byłby w Unii Europejskiej, byłby Belgiem, to by miał, byłby Francuzem, to by miał. Jest Polakiem, nie ma. Ludzie to czują już, że jest ta nierówność, prawda? Czyli teraz trzeba wybrać kilka elementów i na pewno to są choroby cywilizacyjne, na pewno to są, to jest onkologia, na pewno to są choroby rzadkie i ultrarzadkie. To jest taka hańba, bo to oczywiście jednostkowo jest bardzo drogie. Jeżeli ktoś choruje na jedną z tych chorób ultrarzadkich, jednostkowo leczenie jest bardzo drogie, ale tych przypadków jest bardzo mało. I to powinno być załatwione. I myślę, że te trzy elementy mogą stać się, no to jest też fragment tego, co to się nazywa szóstka Schetyny, bo ja teraz w kampanii to muszę panu mówić, musi trochę jechać. Ale to nazwisko, nie, pan nie powinien go szanować, bo on panu przerwał wakacje, nie? Czy tam popsuł wakacje? Nie, nic nie popsuł, naprawdę, nie hamletyzujmy, bo to po prostu... Nie, rozumiem, dorosły, tylko panie Paweł, dokładnie, jedziemy, tylko myślę sobie jednej rzeczy, nawet jak będzie pan cytował teraz w środku nocy szóstkę Schetyny po prostu bez zająknięcia, to super, ale... Nie, ale o zdrowiu to panu wcześniej mówiłem, będę wybierał tylko to, co mówiłem wcześniej, żeby nie było wrażenia, że
widzieli Hamleta. Coś nie ma. No kurczę, jest tylko Bułhakow, jakieś psie serce z szycem. I do 21 sierpnia jest wolne. No to ktoś musiał tego Hamleta zagrać. Panie Pawle, myślę sobie o jednej rzeczy. Zdrowie, onkologia, wiemy jak to wygląda. Przykładów, które pokazują, że to jest w beznadziejnym stanie, jest wiele. Ale zastanawiam się, czy nie jest jednak tak, że walczy pan o bycie w polskim parlamencie, w kraju, w którym emocja wygrywa, racjonalność przegrywa. Więc nie może pan mówić o zdrowiu. To jest takie gadanie, dopóki ktoś nie wierzy, że to się może zmienić. LGBT żre bardziej, mówiąc krótko, niż zdrowie. No. No tak się... Znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy u wszystkich, bo mam wrażenie, że bardziej po prawej stronie te kwestie związane z obyczajowością. Tak. Ja czasem, wie pan co, słucham niektórych swoich znajomych, zastanawiam się, ile w nich jest tego zainteresowania tą alkową, nie? Że tak cokolwiek się kojarzy, to od razu, prawda? To jest coś, to jest, wie pan, szczególnie wśród właśnie tych ludzi bardziej o prawicowej orientacji, że nagle i w taki szczegół lubią wejść. Prawicowa orientacja, to ładnie zabrzmiało w zestawieniu. Wszystko szkojarzy, też widzę orientacja. Ale wie pan, i w ten szczegół, i cały czas, nie? Tak. Mam wrażenie, że wśród wyborców centrowych, a jednak takich, to są jednak wyborcy konserwatywni, tylko no, w takim rozumieniu zachodnim, prawda? Tak. Zachodni, prawda? Którzy chcą, myślą też pragmatycznie o swojej pracy, tak, na przykład. Prawda? Ważne słowo w tej kampanii, mam nadzieję, będzie. No to oni się mniej tym podkręcają, więc też trudno, żebym się wpisywał w te chóry. Nie, ale dobra, to zostawiamy sobie LGBT. Niech to, mam nadzieję, że to jest temat, który w ogóle przebrzmi i zrobi większą krzywdę tym, którzy go podjęli w sposób złośliwy niż tym, którzy... Są ważne elementy, Polska będzie do tego dojrzewała. Wie pan, że nawet w wystąpieniach prezydenta było widać ostatnio, żeby mówił, no trzeba jakąś zrobić ustawę o najbliższej osobie, więc czekamy, niech zrobi, niech położy, wtedy podyskutujemy. Tak. Takie powinno być podejście moim zdaniem Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo, połóżmy ustawę, ustalmy o czym dyskutujemy dokładnie, jasne. A nie na poziomie haseł gender, LGBT, seksualizacja, jest jedni drugich straszą, poprzewierani wszyscy w jakieś pozy. Tak. No dobra, zostawiamy. Nie, tak. Zostawiamy, natomiast myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, bo teraz jest pan w grupie ludzi, która chciałaby, żeby Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej miało władzę ograniczoną. Czy to, co dzieje się ze sprawą marszałka Kuchcińskiego, jest wierzchołkiem góry lodowej? To jest jak książka w ogóle, to jest o wszystko. Prawda? Ona jest o wszystkim. 85 lotów, 131 lotów. Znaczy, latał wszystkim. Zaczynamy od tego pierwszego, prawda? Od tego pierwszego elementu, który pan teraz podnosi, czyli od to, co byłoby w zachodniej kulturze demokratycznej dyskwalifikujące. Czyli nieprawdziwe dane podawane przez Kancelarię Sejmu. Bo ja zostawiam samego marszałka, on, ja myślę, się jest strasznie zestresowanym człowiekiem. Ja, wie pan, ja tego się nigdy nie wyzbędę. Ja zawsze patrzę na niego. Ja wiem, że on napsocił i nagrzeszył i że to jest karygodne, że pan nie myślał, że go usprawiedliwiam, ale w ogóle nie. Jak mu pan ale ja sobie dzisiaj to wyobrażam, dobry że on jest dzisiaj taki zdruzgotany człowiek, bo wiadomo... No bo już nie będzie mógł latać, bo nie będzie mógł. Wie pan co, bo nie będzie mógł latać, bo w jego przekonaniu skończyła się jego taki mit, kariera i tak dalej. Prawda? Zresztą powiem panu szczerze, ja go pamiętam sprzed wielu lat, pamiętam go jako takiego wesołego, miłego człowieka. Tak. Patrzę teraz, co to się może stać, jak człowiek, nie wiem, czy on nie ma przyjaciół, czy mu ktoś zawczasu nie powiedział, stary, ty przesadzasz, ty ten z tego, co ty z tego Sejmu robisz, przebudowujesz ten Sejm. Te mury, które mają tyle lat, nagle były przebudowywane pod gust jakieś widzimisię marszałka, że mu tego nikt nie powiedział. Naprawdę, to jedno się trzeba modlić, żeby zawsze mieć przy sobie takiego przyjaciela, taką grupę znajomych, którzy ciągną na ziemię. Naprawdę, nie wiem, czy chyba jak się wchodzi do polityki, to trzeba podpisywać z kilkoma znajomymi takie umowę na ściąganie na ziemię. Tak, to ładne. Z kim pan podpisał takie? Ja mam takie. I co mówią? Kowal, przegiąłeś? Nie, jeszcze nie mówią, bo jeszcze nie przegiąłem, ale jeszcze nie było gdzie przegiąć. Ale wie pan co to... Widzowie, dajcie mu szansę. Mi go tak po ludzku szkoda, nie? Natomiast to, co on robił, to tragedia, dlatego że nie wiem, ja się dziwię na przykład szefowej kancelarii temu chłopakowi, no, który tam jest... To jest chłopak, który się boi powiedzieć to. No, po prostu. Na zachodzie, za podawanie... podaje nieprawdziwe informacje. Podawanie nieprawdziwych informacji. Przecież to za to prezydenci tracili posadę. Przecież z Clintonem o co chodziło? Nie chodziło tam o te właśnie alkowe i szurumburum. Tylko chodziło o nieprawdziwe podanie nieprawdziwych informacji, prawda? Pod przysięgą. To jest niepojęte zupełnie, że u nas nikt... Albo u nas się strasznie mało na to zwraca uwagę. Drugi aspekt to jest, no powiążmy to trochę jednak z kwestią Smoleńska, no, że jednak tam naruszano procedury. Dokładnie po prostu. Tak. Nie? Czyli po całym tym doświadczeniu, po całym rabanie, który był robiony po Smoleńsku, po prostu nagle się okazuje, że to w ogóle wszystko było dalej na żarty. Nie? No i trzecia rzecz, która mnie osobiście strasznie wkurza, to znaczy
Marek Kuchciński nie miał, ja na to patrzyłem, nie miał żadnych zahamowań, żeby posłowi Nitrasowi, posłowi Szczerbie dawać kary pieniężne. Nawet się nie zastanowi, może ten człowiek kogoś utrzymuje, może ma rodzinę, może ci posłowie zarabiają no nie tak dużo, wiadomo, na szczęście już to wiadomo, że posłowie w Polsce nie są jakimiś kresusami, prawda? Potrafił mu zabrać jedną trzecią. Nie, no ale na bilet lotniczy to do Rzeszowa stać, a nawet marszałka. Dobra, jest, no. Ale pan wszystko na żarty, nie? Nie, mnie to bolało, kurczę, nie? Dlatego, że sytuacja taka, wychodzi poseł, tam sobie powie marszałku kochany czy coś takiego, tak. No to przynajmniej dość niewinna historia, nie? Dokładnie. Żadna historia. No nie, ale to po prostu wyklucza go, daje jakieś kary finansowe, a sam się tak zachowywał, nie? To jest strasznie wkurzające i ja naprawdę widzę teraz, że trochę podziwiam tych posłów, nie? Za ich hardware, że oni to, wie pan, wytrzymali, no bo jednak każde słowo, które oni do niego powiedzieli przez to ostatnie lata, to było ryzyko, że on im pieniądze zabierze, po prostu nie pojadą na wakacje, nie dadzą dzieciom, no nieważne, tam każdy ma jakieś swoje, prawda, historie. Tak. Nie wiem, jaka jest tam historia. Znaczy w ogóle to system kar w ten sposób rozdawanych jest zagrożeniem dla demokracji, mówiąc dużymi słowami, bo to jest ten moment, kiedy zamykasz usta. I teraz idziemy do tej zasadniczej sprawy, czyli co się stało z Sejmem w ostatnich latach, prawda? Czyli czy Sejm realnie może wykonywać swoje konstytucyjne prerogatywy, prawda? Czyli czy może kontrolować rząd, czy ma do tego dzisiaj instrumenty? Nie może, bo jest z rządu przecież, no nie może. Nie może. I to jest wszystko. Mało tego, dziennikarze nie mogą kontrolować Sejmu, bo nie ma dostępu do najważniejszych ludzi tam. No. To wszystko obciąża marszałka Kuchcińskiego. To nie jest tylko kwestia lotów, nie? Tylko zastanawiam się, na ile. Tak, pan był po tej tamtej stronie. Zastanawiam się, na ile pan, dzisiaj... Trochę za dużo mi się przypomina. No byłem, ale, nie, ale to ja nie mówię wiele tego... lat temu. Nie, tak, ja się, ale ja też nie wstydzę i ładnie o tym potrafię powiedzieć. I cieszę się. Potrafię znaleźć dobre strony tam niektórych osób. Dobra, to proszę mi wytłumaczyć, czy to rzeczywiście jest tak. Natomiast to było już też dość dawno. Przepraszam, córka dzwoni, ja odbiorę może. Dobra, czy nie? Moja? Nie, moja. To nie, to później. Nie, Zosia odzwoni, jak skończę rozmawiać z być może przyszłym posłem, który będzie zajmował się edukacją. A pan ma córkę pod innym nazwiskiem zakodowaną. Piotr Markiewicz, tak. To jest moja... A ona tak się kamufluje po prostu, żeby nie było. Ja bym się nie chciał nazywać Kuźniar publicznie. A pan sobie tak wszystkich pod innymi nazwiskami popisywał? Za dużo pan widzi tutaj. Wracając. Na ile Kuchciński może robić coś tak, jak chce Kuchciński, a na ile on musi robić te rzeczy tak, jak chce Kaczyński? No teraz to w ogóle nie jest tak, jak chce Kaczyński, tylko teraz to, co się dzieje teraz, co wiemy teraz. Teraz to już jest Kaczyński. To jest, tak? Nie, teraz to jest już zarządzanie kryzysowe, które tam ktoś włączył. Nie działa. Znaczy, oni sądzą, że działa, bo oni sobie tam coś powyliczali. Znaczy, myślę, że kilka elementów gra rolę, tak analitycznie patrząc, nie? Gra rolę to, co uważa prezes Kaczyński. Myślę, że dla prezesa Kaczyńskiego te historie z lat jeszcze 90. Początku, czyli cała ta mała grupa opozycyjna z lat 80. w Przemyślu, która później przeszła na stronę PC. Ileż można o tym myśleć? No tak, ale teraz wie pan, co, ciała. No to on myśli w tych kategoriach, prawda? Myśli w tych kategoriach, bo dla niego ta historia jest ważna. To, znaczy, jeżeli chcemy zrozumieć, to musimy to przynieść do wiadomości. Rozumiem. Tak jest, prawda? Czyli na pewno tu działa ten sentyment sprzed lat, prawda? Na pewno druga sprawa to jest sztab, który mówi zrobić tak, śmak. Oni nie mieli łatwo z punktu widzenia sztabowego, no bo tak, odwołają marszałka, to znaczy, że puścili świeżą krew, to się na nich rzucą. No nie odwołają też źle, bo to będzie ciągnięte. No wybrali takie rozwiązanie, pewnie przeważyły sentymenty stare. Nie wiem, czy to zadziała. Znaczy w polityce to jest tak, że im się wydaje, że wszystko im wolno. Ale zawsze jest taki moment. Panie Pawle, nie może pan mówić w polityce oni. W polityce nam się wydaje. Nie, no w tym wypadku mówię o obozie władzy. Okej, dobra. W tym wypadku mówię o obozie władzy. Oni mają jednak takie przyzwyczajenie z ostatnich lat, że grube rzeczy przechodziły, nie? To jest tak, że nawet ja nie jestem w stanie tej litanii afer, czy tych wszystkich grubych rzeczy wymienić tak na szybko. Muszę się tego nauczyć zresztą. No nie, ale dobra, czy w takim razie ja zapytam bardzo wprost i bardzo obrazowo. Tak, szanowny kandydacie Koalicji Obywatelskiej w wyborach październikowych do parlamentu. Nie, też wolałem te pierwsze tytuły. Szanowny pracownik, a jest pan jeszcze pracownikiem panu, czy nie? No tak, ale to nie wylatuje. Nie wylatuje. Nie, jeszcze nie ma. Nie, podnoszenie poziomu wykształcenia polskich posłów. Dzisiaj, że jeżeli ktoś się zgodzi kandydować, to go wywalają. Docent albo poseł, zdecyduj się. Natomiast szanowny panie docencie. Docencie, to jest super. Tak do mnie mówi tylko jedna osoba złośliwie. Nie mam już tego tytułu, ale dobra, niech będzie. Panie Pawle, czy Kuchciński Travel to są ośmiorniczki PiSu? No tego nie wiemy, bo to zawsze wiadomo po fakcie. Przecież wtedy, kiedy było o ośmiorniczkach, to nie było wiadomo, że to będą ośmiorniczki. Ale co, musi być więcej tych lotów, żeby ludzie powiedzieli, nie musi no panowie. Coś, musi dotrzeć do ludzi, wie pan, dzisiaj jest jeden dodatkowy fakt, czyli rządowa telewizja, która jednak jest przepięknie taką zaporą. Dociskała wczoraj marszałka Kuchcińskiego. Ale swoją drogą naprawdę program zaporą, o co chodzi z idealnym nazwą do niego. W takiej sytuacji oni mają taką rolę, żeby to jak najpóźniej dotarło i w jak najbardziej zmienionej formie do opinii publicznej. Nie? Oni to będą robić, więc... Czyli Tusk też latał. A Tusk też latał.
Ale wie pan, znaczy myślę, że te mity, że PiS będzie lepsze, to już padły, nie? Mhm. Że ludzie już wiedzą, że nie będzie lepsze. Teraz raczej myślę, że jest taka opowieść, na że ile nie będzie aż tak mieli samo być lepsi, nie są lepsi, nie, ale sobie przecież używają, ale nam dają. Nie? I dlatego ta doktryna Schetyny, do której Platforma dojrzewała, no, powiem niestety tutaj taka mała złośliwość, no, ale ja też nie jestem z Platformy, nie? Więc jestem w koalicji. Nie, przyjdzie czas, kiedy tak pan Grzegorz myśli, zadzwoni i powie, dobra, stary, legitymację musisz wziąć. No to zobaczymy. Na razie mogę mówić tak jak powiedziałem, prawda? Oni długo dojrzewali do tego, co bym nazwał taką doktryną Schetyny, co zostało dane, nie będzie zabrane. Nie? Czyli tak. Dzisiaj na szczęście ta dyskusja już nie jest ciągnięta. Ale na ile przyjdzie taki czas i może to padnie na was, jeżeli będzie pan posłem i będzie pan w Koalicji Obywatelskiej, która, nie wiem, wzięła władzę, powiedzmy. Na ile to będzie problem, co było dane, nie zostanie zabrane, o ile nas stać? Znaczy ja myślę, że 500+ jest nie do zabrania. Nie? Mhm. Dlatego, że to jest niezależnie tak, od tego, jak się zadłuży. Dlatego, że to, wie pan, to znaczy PiS zostawił pewien margines, dlatego, że oni właściwie nie reformowali wydatków społecznych, tak. Oni właściwie nie reformowali struktury budżetu. No ja nie jestem ekonomistą, ale wszyscy mówią, że tam są pewne pokłady możliwości. Więc jeżeli ktoś by się profesjonalnie wziął do szczególnie wydatków społecznych, historycznie je przejrzał, te, które istnieją, a może nie są, których już mało kto pamięta, ale są jeszcze tam jakieś alokowane środki, no nie potrafię tego w tej chwili w szczegółach powiedzieć, ale wiem z długich rozmów z profesorem Auleitnerem z czasów, kiedy wymyślaliśmy 400+, które było prototypem, które było prototypem, dobra, to umówmy się, pan będzie zawsze mówił docent, to będzie mnie tak troszeczkę rozkręcało, będę się tak mówił, roztańczyć u pana przez tego docenta, więc kiedy o tym rozmawialiśmy, to pamiętam, tego się nauczyłem od Auleitnera, a to jest najlepszy ekspert do tych spraw w Polsce, że tam są duże zasoby jeszcze do możliwości znalezienia pieniędzy. Oni tego nie robili, PiS tego nie robił. Czyli to nie są nowe pieniądze, tylko inaczej wydawane. Tylko inaczej wydawane, można z pewnych wydatków starych zrezygnować, można je pogrupować, można efektywniej wydawać, więc tam jakieś możliwości są. Mi się wydaje, że 500+ jest nie do ruszenia historycznie już i że to faktycznie ta doktryna Schetyny tu powinna obowiązywać. Zostało dane, nie będzie zabierane. To samo dotyczy tej dodatkowej emerytury, tak zwanej 13. I tutaj też właściwie Koalicja Obywatelska też doszła do tego wniosku, że ja to z radością, no tak. Znaczy, że po prostu jest, przecież emerytury i tak by były podwyższone. I jeżeli pan sobie to podzieli na 12, to jest w sumie nie taka wielka podwyżka. Powinno być jasno powiedziane, to zostaje. I nawet lepiej, że zostało powiedziane, zostaje niezależnie od tego, na kogo głosujecie. Bo cały czas było to, wie pan, co jest z tym wszystkim najbardziej denerwujące, że zagłosuj na rząd mnie, ja przedstawia zostawię. To tak, jakby płacił własną kartą kredytową. Nie? I mówi, no to tu jest moja karta. Ale to jest standard, jak pan widzi, Kuchcińskiego też ma świetną kartę. Multilotową. No tak, ale to się wszystko skończy. Oczywiście. To się, wie pan, to się skończy teraz, to się skończy w najgorszym razie za 4 lata. Polska jest takim społeczeństwem, że sobie nie da tego na stałe, tego sposobu uprawiania polityki narzucić. Także... Okej, okay, natomiast zastanawiam, tak myślę sobie, słuchając pana, i zawsze lubię tą szczerość byłych posłów i pan w niej jest wciąż, czyli ma pan dystans, lekkość mówienia, nie jest, na ile teraz będzie pan musiał się przestawić też w swojej głowie i w swojej narracji na kandydata? Wie pan co, ja do tego podchodzę tak. Tak, i... bo nie może być dwóch kowali, nie? Tak. No nie, ale jest jeden. No dobrze, mówię, dobrze. Tak, jeżeli ja mam wesprzeć Koalicję Obywatelską i być takim, no takim kowalem, jaki jest, prawda? Czyli reprezentującym takie wartości, które byśmy określili właśnie jako centrowe, jako konserwatywne, który ma opowiadać i naprawdę tak uważam, że Polska nie potrzebuje żadnej rewolucji. Polska nie potrzebuje wymiany elit. Ja po prostu nie mogę tego słuchać, no jak nie, ciągle jak słyszę, się na elity, że mamy mieć jakieś nowe elity. W tym kraju, gdzie wszyscy niszczyli elity, sam teraz nagle, po prostu nagle premier mówi, też będzie wymieniał, nie? Co to w ogóle jest za pomysł? W Polsce jest zadanie, żeby poszerzyć elitę, ale mówić, że będzie wymieniał? Kogo na kogo będzie wymieniał? Nas wymieni, siebie wymieni, a on nie jest elitą. Więc były takie momenty przełomowe w tych ostatnich latach, które mnie tak wkurzyły, nie? I o tym mówiłem. Rozumiem, że to się... Myślę, że takim przełomowym momentem był, to może z punktu widzenia takiego planu osobistego był jakiś... Może jeżeli bym nie chciał być posłem, to był błąd, że wystąpiłem na tym kongresie programowym Platformy, ale uważałem, że zapraszają, chcą słuchać, to powiem. No i wtedy myślę, że to się spodobało, że spodobało się taki sposób mówienia o pracy, zwracania uwagi
uwagę na tych kilka rzeczy. Dobrze, pomagamy, jest 500+, sam do tego kiedyś przyłożyłem rękę. Tak. Moje środowisko polityczne, Polska jest najważniejsze, to wymyślało, byliśmy za tym, okej. Okay. Ale teraz trzeba zwrócić uwagę na pracę, ponieważ wielu moich znajomych ciężko pracuje i oni nie słyszą, że ktoś im za to nawet chociażby podziękuje. Nie? Więc jakby te wszystkie rzeczy, które mówiłem, będę dalej mówił tak, jak mówiłem mniej więcej. Nie? Wiadomo, że to jest trochę tak z pozycji kandydata, więc czasem się sam ugryzę w język. Ale ja jestem potrzebny do tej konstrukcji, taki jaki byłem, jaki, kiedy jestem sobą. No znajomi wiadomo mówili, jedni mówili idź, drudzy nie idź, każdy swoje, ale wszyscy, ci, którzy mówili idź, ale pod warunkiem, że będziesz taki sam. Bo jeżeli staniesz się taki jak... No, jak każdy, Schetyna? Nie. Co pan ma z tym Schetyną, no? Nic, ja teraz, ja nawet docent już nie ja działa bym chciał na pana, więcej więc... powiedzieć dobrego o Schetynie, ale teraz będzie, że się podlizuje. Dokładnie. Teraz nic nie mogę mówić. Nie zdążył pan powiedzieć. Co wszystko, co dobrego chciałem powiedzieć, że Schetyn jest za późno. To był jeden z najbardziej koleżeńskich ludzi, jakich spotkałem w polityce. I pomógł mi po ludzku, zachowywał się porządnie wtedy, kiedy wielu moich najbliższych przyjaciół nie było w stanie, sparaliżowani, dlaczego ten Kowal nie jest w PiS-ie i tak dalej, bali się zadzwonić, nie? I dlatego mu pan nie mógł odmówić. No, dlatego mam słabość, no mogę mieć, nie? O, piękny link naszej rozmowy. Kowal przyznaje, mam słabość do Schetyny. Nie, proszę, i tego do tego tęczowa flaga. Nie, tego nie daję, proszę. No, tak zróbmy. Jestem z LGBT. I znam się za chwilę. Bardzo dziękuję, jak zawsze. Paweł Kowal, kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do parlamentu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.